Dzień dobry, moje kochane barany. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na listopad 2023 roku. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą chciały Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Jeżeli to czytanie to nie Wasza bajka, nie interesuje Was, nie dotyczy Waszej sytuacji, sprawdźcie proszę swój ascendent, księżyc bądź Wenus, znak wenusowy, jeżeli interesują Was bardziej sprawy miłosne. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Znajdziecie tam również link do mojego filmiku, krótkiego filmiku o ważnych informacjach o czytaniach miesięcznych i tygodniowych, z którym naprawdę zachęcam się zapoznać. Nie jest długi, króciutko trwa, a naprawdę jest tam kombo wszystkich ważnych informacji, więc zachęcam szczególnie moich nowych widzów do zapoznania się z tym filmikiem. No i kochani, pamiętajcie o łapeczkach w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapkę w górę, wtedy szybciej otrzymujecie Wasze czytanie na kolejny miesiąc. Więc do dzieła, moje drogie baranki. No i co? Zachęcam do zostawienia komentarza, subskrypcji, udostępnienia. Wszystko to jest bardzo, bardzo mile widziane. No i z góry Wam za to dziękuję. No to lecimy. Wasze wyzwanie na miesiąc listopad. Szóstka kielichów. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Kochankowie. Co odchodzi do przeszłości? As denarów. Co jest podstawą tej sytuacji? Siódemka mieczy. Co macie w głowie, w serduszku? Trójkę pentakli, trójkę denarów. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Siódemka denarów. Wasza energia? Dziewiątka kielichów. Energia z zewnątrz. Cesarzowa. Okej. Nadzieje bądź obawy. Arcykapłanka. I wynik bądź rada. Król denarów. Ładnie. Na spodzie? Czwórka buław. Wow. No dobra. Talia dopowiadająca jest. No i lecimy. Kochani, Wasze wyzwanie na miesiąc listopad. Szóstka kielichów. Szóstka kielichów jest kartą przeszłości, kartą wspomnień, kartą nostalgii. Może wyzwaniem dla Was będzie spotkanie z kimś z przeszłości. Może wyzwaniem będzie pokonanie właśnie jakiejś nostalgii, tęsknoty za kimś. Dla części z Was oczywiście możecie spotkać na nowo swojego jakiegoś przyjaciela z dzieciństwa, z czasów młodości. Może chodzić o Wasze dzieci, może chodzić o jakąś miłość romantyczną i kimś, o kogoś, z kim byliście w stałym związku, albo ogólnie mieliście nadzieję na jakiś stały związek z jakąś osobą. To jest tęsknota za taką osobą i, kochani, być może właśnie powrót takiej osoby do naszego życia. Dla części z Was szóstka kielichów mówi o braterstwie dusz. Szóstka kielichów jest to niesamowite połączenie między dwojgiem ludzi, którzy na pewno spędzili niejedno życie poprzednie ze sobą. Więc taka relacja może stanowić dla Was właśnie wyzwanie w nadchodzącym miesiącu. No i co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Nie wiem, czy pomagać, czy przeszkadzać, szczerze Wam tutaj mówię z góry, więc zaraz sobie sprawdzimy. Ale kochankowie, kochani, jest kartą oczywiście partnerstwa, jest kartą miłości, jest pociągu takiego i seksualnego, i pod względem emocjonalnym, tak? To jest odbicie nasze lustrzane, to jest właśnie nasze drugie skrzydło, wiecie. Dla części z Was, kochani, oczywiście kochankowie mówią o wyborze. I tutaj właśnie wyzwaniem będzie dokonanie jakiegoś wyboru. Zobaczmy, o co chodzi z tą szóstką kielichów na początek. Szóstka kielichów. Paś mieczy. Piątka buław. Królowa kielichów. Siódemka buław, siódemka kielichów, dwójka buław. Kochani, macie powrót kogoś z przeszłości, ewidentnie dla mnie tutaj. Kochani, ktoś się odezwie i to nie musi być ktoś z kim, ktoś natury romantycznej. To może być Wasze dziecko, to może być jakaś młodsza osoba, to może ktoś z kim współpracowaliście. Także tutaj ogromna taka, wiecie, otwartość z Waszej strony a propos tego, kto to jest. Ale będzie jakiś odzew ze strony kogoś, kto jest dla Was bardzo bliski, bo mamy tą królową kielichów, wy kochacie tą osobę. Choćbyście, nie wiem co gadali, kochaliście i kochacie dalej tą osobę. Dalej w Waszym sercu jest ta osoba. Ale myślę, że wiadomość o tej osobie może wywołać właśnie ogromny mętlik w głowie. Taki
zamęt, bym powiedziała, wewnętrzny, konflikt wewnętrzny. A propos tego, co zrobić. Widzę, kochani, że oficjalnie jesteście bardzo zablokowani na tą osobę ze względu na to, że nie wiecie, co o tym wszystkim myśleć, czy zaufać, czy otworzyć się na to. Trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, ale widzę, kochani, że czeka Was trochę stresów. Część z Was może zdecydować się nie przyjąć tej osoby albo będzie zachowywać się dosyć oschle. Ale, kochani, no tutaj jest to umiarkowanie, więc jest tutaj faktycznie szansa na naprawę jakiejś relacji. Jest szansa na reaktywację być może czegoś, a przynajmniej na Wasze uleczenie. Też dla części z Was może być to kwestia Waszego uleczenia, które przełoży się później na budowanie właśnie jakiegoś stałego związku albo ogólnie na Waszą przyszłość. Ale widzę, kochani, że pojawi się osoba, która kiedyś faktycznie Was skrzywdziła, czy to słowem, czy jakimś zamiarem, czy czynem, czy czymkolwiek innym. I dlatego część z Was będzie bardzo mocno zablokowana, żeby się otworzyć ponownie tą osobę, mimo że, kochani, tu jeszcze emocje dalej jakieś są. Dalej są. I tego nie zaprzeczycie, kochani. Tego nie zaprzeczycie. No i zobaczmy w takim razie tych kochanków. Zobaczmy tych kochanków. Król Pentakli. Sprawiedliwość. Kochani, powiem Wam tak, trochę dwa scenariusze mi się tutaj pojawiły. Dwa scenariusze. Dla części z Was jest to ktoś, z kim byliście w stałym związku i z kim jesteście po rozwodzie. Może tak być. Ta osoba wbiła Wam nóż w plecy, zostawiła i, kochani, teraz powraca. To może być bardzo znienacka po to, żeby właśnie naprawić właśnie stare rzeczy. To będzie dla Was szok, kochani, że ta osoba się nie odzywała się wiele czasu, żyła sobie swoim życiem, Wy również, a nagle przychodzi właśnie tutaj z kielichem miłości i no i właśnie, no i co macie zrobić? Właśnie tutaj, kochani, będzie ten problem, bo jest jakieś niesamowite połączenie między Wami. Jest król, królowa, więc autentycznie nadajecie gdzieś tam na tych samych falach. No i, kochani, z tymi kochankami, no właśnie tutaj będziecie mieć ciężki orzech do zgryzienia, więc podjęcie decyzji może być dla Was bardzo trudne. Od razu Wam mówię, może być dla Was bardzo trudne. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz, która mi tutaj się naświetliła. I to jest też dla części z Was, moje drogie baranki. Dla części z Was, kochani, jesteście w stałym związku i może pojawić się ktoś trzeci, ktoś, do kogo poczujecie mięte, ktoś może z przeszłości, w kim się podkochiwaliście, albo ktoś, kogo nie znacie kompletnie, ale poprzez spotkanie z tą osobą od razu poczujecie, że coś między Wami jest. Ta osoba może pojawić się znienacka i może być niestety zagrożeniem dla Waszego stałego związku. Może być czymś, co sprawi, kochani, no, że ten związek może się rozpadnie. Na pewno będziecie czuć jakąś taką winę, że wbijacie swoim partnerowi miecze w plecy, coś takiego u Was czuję, no i konieczność jest decyzji tutaj, żeby dokonać tą decyzję. Kogo wybieram, z kim chcę swoją przyszłość wiązać, tak? W kogo mam zainwestować. Więc tutaj, kochani, dla części z Was może znienacka pojawić się ktoś, kto stanie między Wami a Waszym partnerem, ale kto poczujecie, że właśnie w jakiś sposób jest Waszym spełnieniem marzeń i może być właśnie powodem do rozstania. No, tutaj właśnie z tą arcykapłanką może to być kochanek, kochanka. Ktoś, kto może stać się kochankiem, kochankom. No i właśnie, kochani, co odchodzi do przeszłości? Mamy tego asa denarów. As denarów mówi, że coś nowego się rozpoczęło w Waszym życiu. To może być nowa praca, to może być nowy projekt, to może być właśnie związek. Albo to może być po prostu jakieś nowe zasiane ziarno. Mam wrażenie, że część z Was trochę stanęła na nogi po jakimś, nie wiem, czy trudnym wydarzeniu, czy właśnie tutaj weszliście w jakiś nowy rozdział. Część z Was wyszła za mąż, zamieszkała ze swoim partnerem, buduje właśnie fajną przyszłość. Dla części z Was, jeżeli jesteście singlami, mogliście założyć właśnie jakąś pracę, firmę, no, pójść do nowej pracy. Dla części z Was kupiliście dom, mieszkanie, ale jest jakiś rodzaj nowego początku, który u Was się rozpoczął, który mam wrażenie, że jest troszeczkę niezależny od tego, co się dzieje albo co się zadzieje w listopadzie. To jest taka informacja po prostu, że coś nowego się zadziało u Waszym życiu, co pięknie się rozwija, rozkwita i w takim momencie pojawi się ktoś w Waszym życiu. Ktoś trochę tak jakby właśnie przeniknie w Wasz świat.
przyjdzie niespodziewanie, pod osłoną nocy, trochę właśnie jak ten złodziej tutaj na kartce, po to, żeby ukraść wasze uczucia. Powiem wam tak, z tą siódemką mieczy właśnie może pojawić się wasza nieszczerość wobec partnera, jeżeli to jest sytuacja trójkątna, ale też taka nieszczerość wobec siebie, szczególnie jeżeli jest to ktoś z przeszłości, możecie wypierać fakt, że dalej czujecie coś do tej osoby, możecie wypierać fakt, że już nie kochacie tej osoby, że wam nie zależy. Z drugiej strony siódemka mieczy jest tutaj dużą kartą, taką kartą ostrożności, logicznego myślenia, analizy i, że tak powiem, działania spokojnie, po cichu. Też podstępnie trochę w takim aspekcie, że jeżeli na przykład nie będziecie ufać tej osobie, możecie być bardzo podejrzliwi wobec tej osoby. Zobaczmy tą siódemkę mieczy. Mamy trójkę kielichów, no. Królowa buław. Mhm. No i paść kielichów. Piątka kielichów. Rycerz mieczy. No i cesarzowa. Nie, kochani, to jest ewidentnie właśnie ktoś z przeszłości. Także, moi drodzy, mam wrażenie, że część z was może świętować coś. Być na jakiejś imprezie i nagle pojawi się ktoś, do kogo wasze serce mocniej zabije. Albo wróci do waszego życia ktoś, do kogo wasze serce mocniej zabije. Kochani, może szykować się trójkąt miłosny, ale może być tutaj też właśnie, to jest karta dla mnie pojednania. Więc ktoś może się odezwać, przeprosić za to, co było między wami, za jakieś przykrości, które się wydarzyły między wami. I może chcieć porozmawiać, ponieważ dojrzała, tak? Tutaj ta osoba mogła przejść jakąś transformację, może zyskała jakiś status społeczny, może właśnie osiągnęła jakąś obfitość i jest gotowa na zmianę, jest gotowa na inwestycje w was, tak? Z dziewiątką buław, no właśnie, rydwan. Szóstka mieczy. Kochani, myślę, że dla części z was to jest szansa, żeby pokonać właśnie jakieś blokady i ruszyć naprzód z tą osobą, ale może pojawić się właśnie taki autosabotaż, albo właśnie ta energia ostrożności, takiej trochę niechęci, takiej niewiadomej, nie wiem, czy mogę ci ufać, nie wiem, czy mogę przyjąć cię z powrotem do swojego serca. Więc tutaj będzie też duża ostrożność z waszej strony. Dla części z was, jeżeli, kochani, jest tutaj bardziej sytuacja trójkątna, no to może właśnie to być jakiś znajomy rodziny, albo jakaś dawna miłość może powrócić do waszego życia, bo czuję, że ewidentnie jest to ktoś z przeszłości, więc to nie jest ktoś nowy, no chyba, że faktycznie poczujecie, ale tu jest jakaś energia, że coś się zadziało między wami z tą piątką kielichów, więc czuję, że po prostu ktoś może ewentualnie trzeci wkroczyć w wasze życie z przeprosinami, z chęcią odnowienia relacji, pojednania, ale część z was już może być właśnie w stałym związku. No i co teraz? I teraz jak to wszystko rozwiązać? Dla części z was, kochani, No właśnie, co tu robić, tak? Mam wrażenie, że pojawi się dużo takich niewiadomych z waszej strony, ale jednocześnie, no właśnie, tu są te emocje i ja jej bardzo czuję. Tu jest, kochani, obietnica jakiejś przyszłości i zasiania nowego ziarna. No tylko teraz jest kwestia w kogo, w co, jak, tak? Na pewno szykuje się jakaś zmiana, coś się zakończy nowego, bo coś nowego mogło się rozpocząć. Jest szansa też na zostawienie ze sobą właśnie jakichś spraw z przeszłości, wyjaśnienie czegoś. Dla części z was może wyjaśnienie sytuacji z tą osobą sprawi, że poczujecie się lepiej i bezpieczniej w obecnym związku, a dla części z was, kochani, no zdecydowanie jest tutaj szansa na rozbudzenie na nowo uczuć w tej relacji. Wow, grubo. Kochani, co macie w głowie, w sercu? No macie trójkę denarów, jakby nie patrzeć, trójkę denarów. Więc jest tutaj chęć współpracy, jest chęć budowania nowych fundamentów, jest chęć być może właśnie odbudowania tej relacji. Trójka denarów, kochani, jest kartą współpracy, przede wszystkim współpracy. Czasem jest kartą też przyjaźni, więc może część z was myśleć na razie o zaoferowaniu przyjaźni tej osobie i nic więcej. I to będzie czas po prostu obserwacji, czas zastanawiania się, co dalej z tą sytuacją zrobić. Zobaczmy tą trójkę denarów. Trójka kielichów, ale wy czujecie. Czujecie coś więcej do tej osoby. Zdecydowanie. Sąd ostateczny. No tak, kochani, to jest ewidentnie powrót kogoś. Powrót.
I ósemka pentakli, i chęć naprawy. I chęć naprawy, ale kochani, ewidentnie wstrzymujecie się od decyzji. Wstrzymujecie się od decyzji. Mam wrażenie, że dla części z Was długo nie mieliście kontaktu też z tą osobą. No ale tu jest jakieś niesamowite połączenie między Wami. Mamy dwójkę kielichów i dla mnie to jest ewidentna informacja, że między Wami jest uczucie. I ono nigdy nie wygasło. I jest to powrót tego uczucia do Waszego życia, reaktywacja tego uczucia z powrotem w Waszym życiu. No i ósemka pentakli. Mam wrażenie, kochani, że Wy chcecie to naprawić. Że Wy chcecie to naprawić, że Wy chcecie tak jakby uleczyć tą sytuację, odświeżyć tą relację, tak jakby odnowić mosty, tak? Odbudować most, który gdzieś tam został spalony, został zniszczony pomiędzy Wami i teraz chcecie właśnie go odbudować ponownie, budując właśnie solidność, fundamenty. Może właśnie na zasadzie właśnie przyjaźni, znajomości i niczego więcej. Z szóstką kielichów, kochani, ewidentnie właśnie jest tutaj jakaś taka... Jest sentyment. Jest sentyment, jest uczucie, jest spoglądanie stare zdjęcia, będziecie wykupywać stare zdjęcia wspólne, będziecie przeglądać jakieś stare posty na Facebookach. Nie wiem, kochani, co, ale będziecie patrzeć właśnie na tą osobę z sentymentem ogromnym, bo myślę, że dużo przeżyliście razem. I myślę, kochani, że dużo się wydarzyło między Wami. Ale widzicie, mamy tego króla mieczy, więc mam wrażenie, że część z Was będzie bardzo mocno powściągliwa w kierunku tej osoby, ze względu na to, że właśnie nie wiecie, co macie robić, nie wiecie, czy możecie zaufać tej osobie. I na razie, kochani, będzie to kwestia obserwacji, spokojnej obserwacji i z cierpliwości. Będziecie hamować swoje swój żar taki i chęć pójścia naprzód. Mam wrażenie, że tutaj też jest bardzo mocno energia seksualna między Wami. Będziecie po prostu to temperować. Temperować, by sprawdzić, czy faktycznie warto w to inwestować, czy nie. Czy ta osoba się zmieniła, czy jest tutaj szansa na coś więcej. Myślę, kochani, że po prostu to jest kwestia poznania prawdy. Czy ten nowy początek jest dla Was, czy też nie. Więc nie będziecie się po prostu z niczym śpieszyć. I to bardzo mocno widać właśnie przy tej karcie przyszłości. I już Wam ją pokazuję. Siódemka denarów. Czyli w niedalekiej przyszłości mamy jakąś tam inwestycję, coś się zadziewa, coś się robi, ale kochani, zero pośpiechu. To wszystko samo rośnie. To wszystko pomalutku rośnie. Mam wrażenie, kochani, że właśnie Wy będziecie tak bardziej stać i przyglądać się temu, jak ta osoba się angażuje, co robi, jakich słów używa, kiedy dzwoni, jak planuje swoją przyszłość, jakieś kolejne wydarzenie w Waszym życiu, czy jesteście gdzieś tam zaangażowani w tą przyszłość. Mam wrażenie, moi drodzy, że tutaj część z Was będzie na spokojnie przyglądać się temu wszystkiemu bez pośpiechu. I myślę, że to jest, kochani, dobre rozwiązanie, bo mówię, część z Was będzie miała spory dylemat i myślę, że takie nieśpieszenie się z tym wszystkim będzie bardzo, bardzo korzystne gdzieś tam dla Was. Czekajcie, sobie muszę zerknąć tylko jeszcze. No właśnie, co jest na spodzie? Dobra. Siódemkę denarów. Zobaczmy tą siódemkę denarów. Trójka pentakli. No i właśnie to jest to, kochani. Oferujecie tej osobie po prostu znajomość, przyjaźń, koleżeństwo i na razie nic więcej. Mag. No. Wow. Wow. I im więcej widzicie, tym więcej chcecie. Ale dalej jest ta powściągliwość. Nie mogę sobie na to pozwolić. Jest takie, wiesz, dystans i tego typu rzeczy. Kochani, no tak jak mówię, tutaj buduje się coś między Wami. Buduje się przyjaźń, buduje się znajomość, budują się jakieś nowe fundamenty. Tak jak mówię, z tym magiem, fajnie, że właśnie ten mag tutaj akurat trzyma tą lupę. Więc kochani, ewidentnie przyglądacie się, czy ten pomysł, czy ta szansa jest do zrealizowania i czy to była dobra inwestycja, czy to jest dobra decyzja. O, tak bym to ujęła. I kochani, część z Was zaczniecie przyglądać się temu i uświadamiać sobie, że to jest właśnie sposób, w jaki wszechświat uśmiechnął się do Was. Że to jest jakiś sposób, w jaki Wasze manifestacje się realizują. Poprzez właśnie osoby z przeszłości. Czasami tak jest, kochani. Wiecie, rozstajemy się, ale ludzie się zmieniają przez ten czas. Sami ewoluujemy non toper. I osoby, z którymi jesteśmy, byliśmy, też ewoluują. I czasami nasze drogi się rozchodzą, ale czasami schodzą się ponownie. I tu jest właśnie taka sytuacja. Teraz tak jakby z tym kołem fortuny jest odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, odpowiednie wszystko, żebyście mogli spróbować jeszcze raz.
ktokolwiek to jest i cokolwiek Was z tą osobą łączy. Myślę, że podświadomie wiecie, że to jest po prostu spełnienie Waszych manifestacji, że to jest coś, czego zawsze pragnęliście. No i kochani, tak jak mówię, ta osoba daje Wam dużo słońca, dużo radości, dużo ciepła. Dla mnie słońce też jest energią prawdziwej miłości, takiej naprawdę szczerej. Może właśnie znacie się od dzieciństwa, może właśnie to jest to, kochani, to Was łączyło, ale mam wrażenie, że znowu poczujecie, bez względu na to, ile macie lat, znowu poczujecie się młodo, znowu poczujecie się trochę jak zakochany nastolatek, ale wiecie, na pozór będziecie tutaj chłodzik, ja tutaj analiza, ja tutaj dystans, ja tutaj granice, a w środku, kochani, aż będzie wrzało. I to bardzo, bardzo mocno czuć, że będzie wrzało od środka. Myślę, kochani, że będziecie stopniowo zbliżać się do tej osoby. Coraz bardziej i coraz bardziej. Będziecie coraz więcej uświadamiać sobie. Będziecie odświeżać stare wspomnienia, ale trochę na nowych zasadach, bo Trójka Pentakli mi o tym mówi, że to nie będzie tak, jak było, ale może być o wiele, wiele lepiej. I o tym mówi, kochani, Słońce. Mam wrażenie, że naprawdę tutaj wydarzy się coś, co potencjalnie nie powinno się wydarzyć, ale się wydarzy, kochani, bo taka jest kolej rzeczy. I wygląda mi na to, kochani, że naprawdę będziecie czuć niesamowite szczęście przy tej osobie. Co dalej? Nie wiem. Zaraz będziemy się przekonywać, ale to jest dużo takiej energii, że poczujcie się znowu bezpiecznie, tak dobrze przy tej osobie. Zarówno szóstka kielichów, jak i słońce dają mi takie poczucie właśnie takiego bezpieczeństwa, takiego ciepła, takiej beztroski trochę. I pojawienie się tej osoby właśnie w taki nastrój Was wprawi. Mimo, że będziecie trzymać swoje emocje na wodze, to wewnętrznie, kochani, będzie Wam bardzo ciepło, bardzo ciepło, bardzo przyjemnie, bardzo tak... dokładnie, ale głowa pracuje, jeszcze nie będziecie mogli wyjść. No, ale szóstka pentakli świadczy o tym, kochani, że no właśnie, jakaś oferta trochę zostanie przyjęta i zobaczycie taką równowagę w dawaniu i braniu tej osoby, co może spowodować właśnie, że jakieś stare trudności, takie niesmaki między Wami w końcu się zakończą i jakiś cykl między Wami się zakończy. Co będzie dalej, nie wiem, zaraz sobie będziemy patrzeć, ale kochani, coś tu odżywa, ewidentnie coś tu odżywa. I to, co odżywa, moim zdaniem jest piękne. No ale lecimy dalej. Wasza energia, no właśnie, dziewiątka kielichów. Kochani, będziecie promienieć ze szczęścia, z radości. Humor będzie Wam dopisywał, będziecie sobie podśpiewywać pod nosem. Ludzie będą zastanawiać się, o co chodzi. Naprawdę, kochani, dziewiątka kielichów też mówi, że będziecie często chodzić na kolacje, na spotkania, będzie dużo rozmów, będziecie czuć taką obfitość, naprawdę pełnię szczęścia. Dla mnie dziewiątka kielichów, kochani, też jest kartą spełnienia marzeń, więc no poczujecie tak jakby właśnie, że te Wasze manifestacje, Wasze marzenia się tutaj spełniają poprzez właśnie powrót tej osoby do Waszego życia. Zobaczmy tą dziewiątkę kielichów. Szóstka mieczy. Szóstka kielichów. I trójka mieczy. As buław. I właśnie to jest to. I to jest to. Król kielichów, kochankowie, as kielichów. Wasze serce znowu zacznie bić do tej osoby. Ewidentnie zacznie bić znowu do tej osoby, kochani. I mamy tutaj energię pójścia naprzód. Pójścia naprzód, zostawienie za sobą jakichś bolączek, jakiś krzywd, jakieś trudności. Może w tych momentach... radości, też przeplatać się mogą właśnie trudne emocje, ale mam wrażenie, że to jest też dobry czas, żeby powrócić do tych ran, troszeczkę tak, i je wyjaśnić, i je oczyścić, bo część z Was, mam wrażenie, że jeszcze nie do końca zagoiła swojego serca po tej osobie, że jeszcze jest jakaś tęsknota, jest jakaś krzywda, że ta osoba, nie wiem, nie wybrała Was, poszła gdzie indziej, nie przyłożyła się do tego, nie wiem, cokolwiek innego, wyjechała gdzieś, wybrała kogoś innego, nie chciała się zaangażować, tak? Bo tutaj coś takiego jest, coś takiego jest. I mam wrażenie, że to jest dobry czas też, żeby porozmawiać na ten temat, żeby wyjaśnić te sprawy. Dlaczego tak się wydarzyło? Powiedzieć, jak bardzo cierpieliście z tego powodu i jak bardzo tęskniliście. Myślę, kochani, że z czasem, tak jak mówię, ta relacja, która tutaj jest tylko przyjaźnią, zacznie dojrzewać do czegoś więcej. Zacznie dojrzewać do czegoś więcej z tego względu, że zaczną oczyszczać się właśnie pewne emocje i robić automatycznie przestrzeń właśnie na nowe emocje, na nowe możliwości. I kochani, no część z Was zauważy, że ta osoba, no właśnie co?
ma coś takiego w sobie, że jest kompatybilna z wami, że ponownie wasze serce też mocniej do niej bije. No, kochankowie, to jest wam, kochani, jakoś przeznaczone. Ja czuję bardzo mocno, że to jest relacja, która jest wam w jakiś sposób przeznaczona. No i mama asa kielichów. Wasze serce mocniej zacznie bić do tej osoby. Przestaniecie, mam wrażenie, dłużej udawać, że nic nie czujecie. No i rycerz kielichów. No to jest energia pójścia za głosem serca. No właśnie, zawieszenie jakiegoś takiego bycia szorstkim, bycia niedostępnym. Myślę, kochani, że zaczniecie się po prostu coraz bardziej otwierać na to, co tutaj się rodzi. Co z zewnątrz? No z zewnątrz jest ta piękna cesarzowa. Oczywiście możecie mieć do czynienia z bykiem bądź z wagą, ale nie musicie. Pamiętajcie, że tutaj chodzi o energię. Jest to energia osoby, która jest otwarta na nowy początek, która dużo osiągnęła w swoim życiu. Może być rodzicem, może być mamą, może być tatą, może mieć dzieci z poprzedniego małżeństwa, ale cesarzowa jest energią przede wszystkim obfitości, więc ta osoba, która idzie w waszą stronę, która nam się tutaj pojawia, zdecydowanie daje możliwość na takie spełnienie, obfitość, luksus, założenie rodziny, partnerstwo, zostanie rodzicem, zostanie mamą, zostanie tatą. Pojawia się szansa, kochani, na narodziny, na rodzinę nowego. I myślę, kochani, że z tą cesarzową ta osoba ma bardzo poważne plany wobec was i po prostu ma nadzieję, że to, co wam oferuje, zostanie przyjęte. Zobaczmy tą cesarzową. No, dwójka pentakli. Dwójka buław. No i wieża. Powiem wam tak, kochani, myślę, że ta osoba długo, długo się wahała, zanim się do was odezwie. Długo się będzie wahać, zanim się do was odezwie, jeżeli jeszcze się nie odezwała. Mamy dwójkę monet i dwójkę buław. Te dwie dwójki, które mówią właśnie o tym, co wybrać, co wybrać. Co wybrać, co wybrać. Spróbować czy nie spróbować. Wejść w to czy nie wejść w to. Zaryzykować czy nie. Więc dla części z was ta osoba naprawdę bardzo długo właśnie tak figlowała na tej linie, nie wiedząc, co zrobić. Aż w końcu, kochani, mam wrażenie, że tutaj wieża jest pewnym elementem z wszechświata, który was połączy. Jakieś niespodziewane wydarzenie, niespodziewana okazja, niespodziewane spotkanie. Myślę, że to nie ta osoba w jakiś sposób zaplanuje odzew do was, ale właśnie wszechświat. Bo dla mnie wszechświat, bo dla mnie wieża jest kartą takiego kopniaka w tyłek od wszechświata. Więc czuję, że ta osoba właśnie przez dłuższy czas może nie mogła się zdecydować. Nie wiedziała, co zrobić. I dostanie kopa w tyłek, żeby w końcu się do was odezwać. Zostanie zainicjowany jakiś kontakt, jakieś spotkanie i ta osoba zrobi pierwszy krok. Nieśmiale, ale zrobi pierwszy krok w waszą stronę. Z taką obietnicą przyszłości, bo ta osoba nigdy o was nie zapomniała. Dla części z was może to być kwestia też, że ta osoba, nie wiem, jakąś siłą została gdzieś tam zmuszona do przeprowadzki z powrotem w wasze strony. Albo mam wrażenie, że to jest jakieś nieoczekiwane wydarzenie, tak jak mówię, od wszechświata, które was połączy. Które będzie takim komfortunym i wieżą w jednym, wiecie, o co chodzi. Niespodziewane wydarzenie, które otworzy was właśnie na nowy rozdział. I myślę, kochani, mówię, że ta osoba podejmie to działanie. Podejmie to działanie po to, żeby spróbować właśnie przetransformować tą waszą relację i zostawić pewne sprawy za sobą i pójść do przodu. Tak czy inaczej. No i kochani, no tutaj jest ta siódemka buław, czyli jest blok, czuję, że z waszej strony, ale też blokada ze strony tej osoby, która zostanie rozpuszczona przez tą wieżę. Ta osoba poczuje w sobie siłę, żeby zawalczyć o was, bo poczuje, kochani, że z tą dziesiątką kielichów może zbudować z wami coś więcej. No dla części z was, kochani, oczywiście ta siódemka buław, mówię, jest waszą energią, a siła energią tej osoby, która będzie walczyć o was, która będzie się starać, która będzie pokazywać, że ma w sobie siłę, żeby udźwignąć to wszystko, to marzenie o i żyli długo i szczęśliwie, żeby zbudować właśnie z wami trwałą relację. No i kochani, no i się dzieje.
No i się dzieje, kochani. Z cesarzową powiedziałabym tak, jeżeli nie jesteście jeszcze zdecydowani, to uważajcie podczas seksu, tak? Zabezpieczajcie się, bo czuję, że zwierząt tutaj też może być nieoczekiwana taka interwencja wszechświata w formie dziecka, które może się narodzić dla Was, które no siłą rzeczy Was gdzieś tam połączy. Więc też uważajcie ewentualnie właśnie na zabezpieczenie, kochani, żeby właśnie jednak mieć świadomy wybór, tak bym to ujęła, jeżeli właśnie tego chcecie. No a jeżeli nie, to kochani, dajcie się poprowadzić, a na pewno wyjdziecie w tym dobrze. Mamy właśnie umiarkowanie, kochani. Umiarkowanie dla mnie jest tą kartą właśnie aniołów, które prowadzą nas we właściwym kierunku, więc mam wrażenie, że oboje zostaniecie poprowadzeni po prostu w jakimś określonym miejsce, w określoną przestrzeń, po to, żeby spotkać się jeszcze raz, po to, żeby właśnie coś mogło odżyć między wami, po to, żeby... No właśnie, żeby odbudować to, co utracone. Wasze nadzieje bądź obawy, kochani, arcykapłanka. No macie nadzieję po prostu, że tutaj wasza intuicja wam dobrze podpowiada i że nie będzie żadnych tajemnic między wami. Macie nadzieję, że sprawa rozwiąże się tak, jak tego pragniecie i macie nadzieję po prostu, że to, co między wami, to uczucie, to połączenie, bo tu jest takie niesamowite połączenie też duchowe, jest prawdziwe, jest realne, jest tym, czego pragniecie. No i kochani, no tutaj mamy tego króla denarów, czyli faktycznie tutaj jakaś stabilizacja się zaczyna. Stabilizacja między wami, coś poważnego się zaczyna tworzyć, coś konkretnego się zaczyna tworzyć. Król denarów jest dla mnie taką obietnicą stałego związku, jest obietnicą przyszłości, budowania czegoś na bezpiecznych, fajnych fundamentach, jest obietnicą dbania o siebie, zabezpieczania siebie, pielęgnowania siebie nawzajem, tak? To jest tak ogromna dojrzałość i odpowiedzialność w tym królu denarów, więc coś tu zaczyna naprawdę pięknie ewoluować. Zobaczmy tego króla denarów. Siódemka mieczy. Arcykapłanka. Piątka kielichów. Czwórka pentakli. Okej. Dobra. Moi drodzy, to jest informacja dla tych, którzy są w stałych związkach. Ewidentnie. Moi drodzy, część z Was będzie właśnie rozwijać związek w ukryciu z tą osobą, która powróci do Was. W ukryciu przed swoim partnerem, przed swoim mężem, żoną, przed osobą, z którą jesteście w związku. I będziecie czuć ogromne wyrzuty sumienia w związku z tym. Będziecie czuć ogromne wyrzuty sumienia, będziecie cierpieć z tego powodu. I mam wrażenie, kochani, że przyjdzie taki moment, że w końcu już nie wytrzymacie i powiecie prawdę. Uwolnicie te emocje i no i kochani, no dojdzie do jakiejś separacji między wami, dojdzie do rozstania, ale kochani, z drugiej strony jest tutaj energia, że pójdziecie za głosem serca w kierunku jakiegoś nowego początku i myślę, że ten nowy początek jest kwestią właśnie inwestycji w ten związek, z tą osobą przeznaczoną. Przestajecie w końcu udawać, że czegoś nie dostrzegacie, poczujecie w tym wszystkim sukces i to Was też zmotywuje właśnie do odejścia, do ruszenia z miejsca, gwiazda i do spełnienia swojego marzenia właśnie z tą osobą, którą zawsze kochaliście, którą zawsze pragnęliście i z którą chcecie się połączyć ponownie. No i czwórka buław, to jest karta stałego związku, karta małżeństwa, karta 11-11, tak? Bratnia dusza, bliźniaczy płomień. Tutaj jest niesamowite połączenie i osoby, które są w stałych związkach, myślę, że zrezygnują z tego stałego związku na poczet właśnie powrotu do kogoś, kogo bardzo kochają. Dokładnie, siódemka pentakli, będziecie inwestować na nowo, ponieważ dziewiątka kielichów, tu jest wasze spełnienie marzeń. No, a z mieczy, kochani, to jest prawda i to jest prawda, którą sobie uświadomicie i jednocześnie nowy początek właśnie tej relacji i tego związku. Okej, to dla osób, które są w relacjach obecnie, a dla singli, do których powraca osoba, poproszę tutaj jeszcze wynik dla singli, wolnych osób, wolnych baranków, które co? No, chcą przyjąć z powrotem tą osobę. No, paść pentakli, szóstka pentakli. Patrzcie, ile tu stabilizacji. Dziękuję. I siódemka kielichów odwrócona mi wypadła. No i siódemka pentakli, rycerz buław, król mieczy, dziesiątka buław, król kielichów. Przepięknie. Dokładnie, koniec niezdecydowania. Dla części z Was w końcu przyjmiecie otwarcie tą osobę. Przyjmiecie jej propozycje, przyjmiecie jej starania. Ponieważ poczujecie, że tu jest dużo równowagi, że tu jest dużo obietnicy na przyszłość, że tu jest dużo, że ta osoba naprawdę chce o Was zadbać, chce faktycznie zainwestować w ten związek. I myślę, kochani, że właśnie tu nie jest kwestia uczuć, kwestia pasji, kwestia namiętności, ale kwestia czynu.
czynów, jakim ta osoba Was urzeknie i udowodni, że ma szczere intencje wobec Was. Więc kochani, wszelkie niepewności, wszelkie iluzje, wszelkie takie zastanawianie się w końcu zniknie, a Wy dokładnie będziecie wiedzieć, że chcecie inwestować w ten związek, że chcecie inwestować w to całym sobą, że czujecie tą pasję, że czujecie tą namiętność. Mam wrażenie, że właśnie bycie chłodnym, bycie osłym, bycie zdystansowanym się właśnie skończy. Już nie będziecie mieli dużej siły, żeby się bronić przed tą osobą. I po prostu popłyniecie w te uczucia, popłyniecie w ten związek i pozwolicie swojemu sercu na nowo się otworzyć. No i kochani, królowa pentakli, do króla pentakli, ponownie kochani, para. Widzicie? Para. Król, królowa pentakli i słońce na spodzie. Więc to jest związek Wam przeznaczony, moi drodzy. To jest związek Wam przeznaczony, także ta osoba wróci, bo teraz jest odpowiedni moment, odpowiedni czas, żebyście mogli zbudować właśnie tą swoją przyszłość. Żebyście mogli spróbować jeszcze raz. Byście mogli stworzyć właśnie to. Stworzyć to. Czyli swoją oazę. Swój raj na ziemi. Swoje miejsce, w którym będziecie mogli czuć się bezpiecznie razem we dwoje. Kochani, to pojawi się niespodziewanie. To niespodziewanie. To będzie wieża. Tak jak mówię, tutaj wszechświat Was kopnie w tyłek, żebyście się spotkali w końcu. I to będzie spełnienie Waszych manifestacji. To spełnienie manifestacji przyniesie zakończenie jakimś smutkom z przeszłości i zapomnienie jakichś krzywd. Przyniesie obrót losu, który poprowadzi Was na właściwe tory. Który przyniesie nowy początek dla Was. Koniec jakiejś takiej samotności, ale jednocześnie pójście we właściwym kierunku. To jest ta prawda, która Was wyzwoli. No i patrzcie, co macie na spodzie. 10 denarów. Macie szansę zbudować przyszłość z tą osobą. Macie szansę zbudować prawdziwy, piękny związek. Macie szansę, kochani, stworzyć swoje szczęście. Rydwan. Sprawy pójdą bardzo szybko między Wami, we właściwym kierunku. Pokonacie wszelkie trudności i osiągniecie razem sukces. No, tylko kwestia, czy właśnie będziecie na to otwarci. Bo mówię, ja widzę, że na początku będzie takie, nie mogę sobie na to pozwolić, absolutnie. Nie kocham tej osoby. Nie kocham tej osoby, nie zależy mi. No właśnie. Tylko kto tu siebie oszukuje? Kto tu kogo oszukuje? O, tak bym to ujęła. Baranki, baranki, czekajcie, bo talia mi połowa wypadła. No, wypadło exchange gifts na spodzie, więc na pewno będzie tutaj jakaś wymiana energetyczna i będzie to jakiegoś rodzaju prezent od losu dla Was, moje drogie barany. Zobaczmy, karta wyroczni dla Was na listopad. Co tu jeszcze się dodatkowo dowiemy? Yin! No i bardzo ładnie. No i na spodzie regeneracja. Widzicie? To jest regeneracja tego Waszego związku. I na spodzie milk and honey. Yin, czyli mocno żeńska energia. Karta numer 2, strona numer 4. Czyli po prostu otwórzcie się na to. Tak bym to ujęła. Yin. Kobiece podejście do działania, pozwolenie komuś innemu na wykonanie pierwszego ruchu, zbieranie informacji i wskazówek, sztuka świadomego przyzwolenia i otwarcie się na otrzymywanie. Wiadomość ogólna to jest czas rozmyślnej otwartości, podczas czekania z wdzięcznością na to, co idzie w Twoją stronę oraz gotowości to zaakceptować. Yin nie oznacza zamrożonych marzeń ani odpoczynku, ale raczej świadome otwarcie się na to, co płynie do Ciebie, gotowość, by otrzymać nagrody przygotowane dla Ciebie. Sugeruje wrażliwość, gdy starasz się studiować poczynania innych oraz swoje. Pamiętaj, że musisz zrobić miejsce na cuda, które mają się pojawić. Bądź tworem, nie twórcą, a zobaczysz, jak szybko zamanifestują się Twoje marzenia. I miłość. Pozwól innym objąć dowodzenie. Twoja moc leży w drobnych gestach, delikatnej świadomości i świadomym poddaniu się. Gdy oddasz wodzę komuś innemu, zobaczysz, że bez wysiłku zbliżasz się do swoich pragnień. Pozwól innym mówić o tym, kim są i kim mogą być dla Ciebie, poprzez ich działania, czyli dokładnie to, co będziecie robić. Będziesz mile zaskoczony. No, kwintesencja całego czytania, ta karta, moi drodzy, więc cudownie, cudownie, bardzo się cieszę. Baranki, jeżeli to jest Wasze czytanie i tego właśnie pragniecie, to życzę Wam spełnienia. Życzę Wam wszystkiego dobrego i dużo szczęścia, dużo miłości, a przede wszystkim dużo otwartości na to, co płynie w Waszą stronę, bo idzie coś naprawdę pięknego, naprawdę coś pięknego. Wszystkiego dobrego, pięknego miesiąca, cudownego miesiąca i do zobaczenia. Pa, pa.